remiza tutaj jest? Jest remiza teraz. No, jako taka instytucja, tak. Ale to jest remiza ochotnicza, nie? Czy zawodowa? Ochotnicza z funkcjonariuszy, ale ochotnicza. Ła, nawet nie wiedziałem, że to jest remiza. A pani długo w tym biznesie? 9 rok. 9 rok, a skąd taki pomysł na życie? Od 14 roku życia, już w liceum widziałam. No chyba pani żartuje. Naprawdę, taka karma, może tego żołnierza tak. Był męczony. I tak mówię, tak było? Tak. Jezus. Jesteśmy w więzieniu, moi drodzy. Jesteśmy w aresie śledczym, ale w sumie w więzieniu, czyli Rakowiecka. Tak jest, w skrócie się mówi. Dzień dobry. Dzień dobry. Co tam się dzieje? No i co? Wesoło, cześć. To jest jedno z tych miejsc, gdzie najpierw osadzony trafia, przebierane. Czyli tutaj siedzimy i czekamy na coś, co się uda. Funkcjonariusz z tamtej strony zaraz przyjdzie, będzie rządzał. Był już, tak? Już jestem, czekam na pielęgniarkę, że jestem zdrowy. No trzeba. Ale rozumiem, że co, że komuś kawa nie smakowała? Chyba tu możemy co tydzień odnawiać, że będzie tak samo. Tak? Tutaj zwrócili uwagę, że bardzo wolno. Nie może się tego szybciej. Faktycznie, nie zauważyłem. Teraz dopiero mamy. To teraz jest dźwięk. Ła, ten dźwięk. Ten dźwięk. Panie naczelniku, proszę nam wszystko mówić, gdzie jesteśmy, co tutaj się działo. Teraz pan zostanie przebrany. Zostanie wszystkie umundurowanie, całe umundurowanie więzienne już. Przebierze się i w tym umundurowaniu uda się już na oddział przejściowy zostać do kolorza. Wiem wam, że to jakoś wyglądało. Pani da jakiś ten. Ja też się przebrałem. No jak? Jezu, proszę was, jakbym do komunii szedł, a nie wziął tutaj wózek. Za małe? Słucham? Za małe? Straszne. Bank był otwarty, coś się weźmi. Słuchajcie, tak wygląda niebezpiecznie. Normalnie wygląda w innym kolorze, ale my już uznaliśmy siebie za niebezpiecznych. Jest szapeczka. Zobaczcie. Czy taką podobną czapkę kupiłem w centrum Nowego Jorku za 6 dolarów. Tak mi łeb zmarł. Tu mamy za darmo. A tutaj mamy za darmo, no. Słuchajcie, teraz spójrzcie na nas. Czy my wyglądamy na niebezpiecznych? Dobry. A pani co robi? Pielęgniarka. Przegląd sanitarny wykonuje, obsadzony. Nie spędzi? Nie, nie spędzi. Momentami szczypie mi mózg po prostu. O tego, co się dzieje na świecie. To jest kolega, który ze mną był w banku. Czyli też pani musi go obejrzeć. Pana, tak? Czy skóra spędzi? Nie. Zaczerwienienie występują? Nie. Dobrze, że uszy mam. Nie ma przepisy. Nie ma, czyli wszystko. Miło było, dziękuję bardzo. Dobry. Dobry. To twoje, nie moje. Ma charakter to miejsce, jak z filmu. Zapraszam, czy pan sobie weźmie rzeczy. I zapraszam. Ale to też może położymy i pana... Pan sobie położy. Zimno. Zimno. Otwarte okno, nawet nie ma jak zamknąć.
zimno, mała cela. Tutaj rozumiem, że jest... Tu jest toaleta. Ale nie ma tego, jest tylko zasłonka. Uwa, słuchajcie. Nie je. No powiem wam, że... traumatycznie. Ła. To jest mała, ale już mniejszych nie ma, że tak powiem. Czy... Nie ma, bo to... Wszystko większe. Tak, tak, tylko większe cele. Bo nawet cela izolacyjna, gdzie osadzony przebywa pojedynczo, też jest tej wielkości. To jest stare więzienie, jest ponad stuletnie, więc to są mury stare. Właśnie patrzę na sklepienie. Możemy zaproponować chociaż chwilę na celę izolacyjną, jak któryś z panów czuje tak, się, że, wszystko, tak, chcemy, że jest wszystko, w stanie rozrabiać. No. Mówiłem ci, że z tym bankiem to jest głupia sprawa, ale się uparł. No. No, nie no, tylko po prostu musimy czas spędzić. Panowie, po wyjściu z celi osadzony staje twarzą do ściany, ręce na ścianę. Możemy zaczynać, tak? Nie. Przebywał pan wcześniej w jakichś jednostkach penitencjarnych? Nie. Nigdy. Domy dziecka? Też nie. Poprawczaki? Też nie. Jakieś schroniska dla nieletnich? Też nie. Sprawdzimy to wszystko, musimy oddać. Teraz tak, pan pochodzi z pełnej rodziny? Tak. Kontrola. Dzień dobry. Musimy wszystko zobaczyć. Cześć, siemanko. Cześć, siemanko. No tak sobie przyszliśmy na telewizję do was. Możemy? Zapraszamy serdecznie. Kontrola czystości, no. Cześć, młodzież. Tacy młodzi ludzie. No, cześć, siemanko. Tak chcę zobaczyć, jak tutaj mam jeszcze. Czyli gramy dalej, tak? No, gramy dalej, to jest mało powiedziane. Proszę bardzo. Sprzątają osadzeni, tak? A jak właśnie mają higiena? To jest łaźnia jest codziennie czy raz w tygodniu? Raz w tygodniu. Raz w tygodniu, natomiast kobiety dwa razy w tygodniu. Rozumiem. Sobie możemy pospacerować. Nie wiem, czy we właściwym kierunku panowie. Tak? A to jest jakiś kierunek określony ściśle? Słuchajcie, no powiem wam krótko, że jest to przeżycie, więc róbcie wszystko, aby nigdy w życiu was to nie spotkało. My dzisiaj tylko lajtowo przyszliśmy, żeby obejrzeć. Spotkaliśmy się z niezwykle miłym serwisem, o tak bym powiedział, osób, które tutaj pracują na co dzień. A także tych kilka tam uścisków dłoni w celach pokazuje ludzi, którzy tutaj są i zostaną. My wyjdziemy sobie, my mamy dzisiaj po prostu happening, ale to tu dużo gadać. Daj nam później parę fot, dobrze? Tam się, bo na stronę musimy wrócić. Nie, zupy nie, ale się wezmę, rzucę ale na drugie, ten. Drugie, tak? No drugie wezmę. Dobra. Spożycie. Dobra. Dzięki. Jak coś będzie źle, to ja tutaj wrócę. Gesslerowo. Z Gesslerowo zrobimy z wami program. Zrobimy z wami program, no. Gesslerowo. Widzicie jak to jest? Dzięki. Dzięki. Ej, zimne. Zimne to też, a. No już. No nie będę marudził, ale... Zupa jest gorąca, bo paruje. No. Wygląda ładnie.
tym, że nie ta kolejność, ale proponuję panu zjeść najpierw drugie, tak. A później, bo zupa tak szybko nie ostygnie, nie? Tak. Drugą stronę, no, prawda? Tak. No. Tak masz, już wiesz, to już tego jeszcze nie zmieni. Dobra. No co to już tak? To będzie. Księga jest rozmowana. A myśmy tutaj byli kiedyś. Tutaj kiedyś byliśmy z koncertem. Tutaj właśnie, w tym miejscu fajnie. A ładna salka. No. Zachowana w prawie niezmienionym stanie właśnie ponad 100 lat. Także jak popatrzeć na zdjęcie z tamtych czasów, to to jest się... to. Dlaczego? A nieźle tutaj macie. No niezła pracownia. O, bardzo proszę. Dzięki. Mało czasu, żeby mogli raczej. Przecież macie trochę czasu, no spokojcie się. Dziękuję. Prasa. O nas pisze. A jeszcze 19 film. Dobra, to będziemy wszystko ze sobą. Tak, to dobrze. Tu był? No właśnie. Czy jest szansa, że pan zajmie? Słuchajcie, okazuje się, że ja myślałem, że tu byłem 10 lat temu na koncercie. A teraz zobaczcie, znaleźli tu wpis. Ogromne dzięki za Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Pierwszy raz tutaj, ale myślę, że z muzyką nie po raz ostatni. Spójrzcie na datę. 19 maj 1994 rok. Jeszcze Boguś Łuszkiewicz żył. 94 rok. Coś niesamowitego. To myśmy stąd potem jechali do Stanów na Woodstock. Coś, ja bym się to dycha. No widzicie, jak czas szybko leci? Nie denerwujcie się, no. Po to, żeby nie można było... Jeden moment był naprawdę taki surowy, jak mnie zapytał strażnik, osadzony, gdzie się udaje. Myślałem, że mnie nie pozna. Troszkę było strasznie. I chyba dla... niektórych, albo dla wszystkich, bardzo miły moment. Idziemy zrzucić to i przebrać się w swoje cywilne łachy, czyli kończymy pobyt. Dla nas po prostu filmowy, ale dla ludzi, którzy to kończą tutaj pobyt, bardzo ważny moment. Idziemy się przebrać. Z chęcią oddam te. Z chęcią? O Jezu. Tragedia. Tu już mamy świadectwo zwolnienia dla pana, już pełnoprawnie będzie pan wolnym obywatelem. To są te pierwsze chwile tych, którzy wychodzą. Myślę, że w soboty nie ma wyjść, ale patrzymy na ulicę Rakowiecką. To jest właśnie ten świat, to jest wolny świat, to jest świat, który jest obok nas, świat, z którym normalnie funkcjonujemy i życzymy wszystkim, abyśmy się tutaj nie znajdowali. Byliśmy na Rakowieckiej, tu razem z człowiekiem, który wylicytował naszą licytację, za co bardzo dziękujemy, bo to wsparcie orkiestra przy okazji dla nas i dla mnie niesamowita przygoda. Była to krótka, szybka relacja z pobytu na Rakowieckiej.